Rozdział trzeci Szczęśliwi czystego serca Następnego poranka Aniścienka obudził się jak zawsze bardzo wcześnie, kiedy wszyscy jeszcze spali. Poszedł do paraszy, obok której stała beczka. Nabrał czerpakiem wody, zmoczył chustkę, którą dała mu matka i przetarł nią twarz. Wróciwszy po cichu z powrotem do siebie, pomodlił się i pół leżąc oparł się głową o ścianę. Nie widział okien, ale na suficie widział odbicie porannej zorzy. Zaczynał się nowy dzień. Otworzyły się drzwi i wniesiono do celi kosz z chlebem. Po chwili wszyscy się zerwali i byli już na nogach. Więźniowie byli podzieleni na grupy po pięć osób, z których każda miała swojego starszego i on podchodził, aby odebrać porcję chleba. A niszczynka był jednym z ostatnich, którzy otrzymali swoją półtora funtową porcję, w nawiasie około 0.7 kg. W celi zaczęło się dzielenie chleba w grupach. Uważano, że część chleba z piętką jest najlepszym kąskiem i każdy chciał ją mieć, ale były też inne części. Niektórzy pisali pięć numerów na kartkach, a potem każdy kładziono na porcji chleba a kolejnych pięć numerów wkładano do czapki i było losowanie. To była najlepsza metoda, która wykluczała nieuczciwość. W innych grupach kazano komuś odwrócić się do ściany, a ktoś inny, wskazując porcję palcem, pytał komu. Ten, kto był odwrócony, wymieniał nazwisko jednego z pięciu. Ale zdarzało się, że tu dochodziło do zmowy, i kiedy jeden z nich wskazywał na tę upragnioną porcję i pytał, to dawał umówiony sygnał i ten odwrócony do ściany wymieniał nazwisko pokazującego albo swoje. Kiedy matactwo wychodziło na jaw, dochodziło do awantur. Najuczciwszym sposobem było przydzielenie każdemu numeru i branie porcji po kolei. Dzisiaj ktoś był pierwszy, to jutro ostatni, a drugi idzie jako pierwszy i itd. Wtedy każdy człowiek w ciągu pięciu dni miał pewność, że dostanie dwa razy najlepszą porcję. Ale i tu dochodziło do przykrych sytuacji, bo akurat dzisiaj człowiek miał dostać tę dobrą porcję, a tu wzywają go na przesłuchanie i już nie wraca do celi. I co robić z nowym w tej sytuacji? Strażnik wniósł do celi beczkę z wrzątkiem. Dyżurni wnieśli miski i sami zaczęli rozlewać go do podstawionych kubków. Wkrótce przyniesiono też cukier i dyżurny zaczął go dzielić między aresztantów. Było ustalone, że jedna porcja wynosiła tyle, co mieściły dwa pudełka od zapałek. Po herbacie cela zaczęła się krzątać, bo trzeba było uprzątnąć i zbliżał się czas spaceru, po którym już niedaleko było do obiadu. Później poobiednia drzemka i dłużący się czas do wieczornej herbaty. Wszyscy zaczęli się zbierać w swoich grupkach, a Niszczenka odszedł w stronę paraszy, aby pobyć na osobności. Tego dnia również oddał swoją porcję sąsiadowi staruszkowi. – No a ty, ewangelista? – zawołał głośno starszy celi Popow do niszczenki. – Do jakiego obozu dołączysz? Myślę, że też masz wiele do powiedzenia. Wiem, że wy, ewangeliści, lubicie nas ciemniaków pouczać. W głosie Popowa, który z przekonania był socjalistą, brzmiała lekka ironia, ale nowy aresztant mu się spodobał. W jego oczach widział inteligencję. Miał wielką ochotę dowiedzieć się, w czym tkwi wyjątkowość tych ludzi, o których w Rosji zaczyna się coraz więcej słyszeć. Aniśczenka był poruszony szczerością tego silnego na wygląd człowieka. Zobaczył, że cała cela ucichła i wszyscy oczekująco patrzą w jego stronę. I serce zaczęło mu mocniej bić. Znów poczuł się sługą Bożym który poświęcił dla niego całe życie. Mogę wam poczytać Ewangelię. Głośno i zdecydowanie zaproponował Iwan i, wyjąwszy z kieszeni książkę, uniósł ją nad głową. Czytaj. Nieoczekiwanie rozkazującym tonem powiedział starszy celi i kazał wszystkim usiąść na pryczach z nogami opuszczonymi na podłogę. Kto mógł, to tak usiadł, a inni, którzy byli głębiej na pryczach, tylko przysunęli się bliżej siedzących. Dla Iwana postawiono taboret i stół na środku celi. Ciszej tam z tyłu, rozkazał Popow i usiadł przy stole na drugim taborecie. Koło drzwi dało się słyszeć hałas, do zamka włożono klucz i drzwi się otworzyły. W drzwiach pokazał się strażnik. A co to za zebranie u was? Zapytał surowym tonem. Popow wstał z taboretu i wyjaśnił otwarcie. Poprosiliśmy ewangelistę, żeby nam poczytał Ewangelię. To jest według regulaminu dozwolone, na ile mi wiadomo. Regulamin, regulaminem, a tu ma być porządek i żadnej agitacji. Nie będzie żadnych problemów, obywatelu, naczelniku. Odpowiadam za to głową. Obiecał Popow i surowo spojrzał na wszystkich politycznych. No, tylko uważajcie, zagroził strażnik i zamknął drzwi. Starszy celi uśmiechnął się zwycięsko. A Aniścienka powiedział, zanim zaczniemy czytać świętą Ewangelię, pomódlmy się modlitwą Ojcze Nasz. Kilku ludzi wstało z prycz, dwóch na pryczach także stanęło, a Aniścienka zaczął głośno i wyraźnie mówić słowa modlitwy. Jeszcze kilku wstało i usta ich mimowolnie powtarzały usłyszane słowa. Do końca modlitwy siedziało już tylko dziesięć osób. Amen, zabrzmiało nierówno, ale głośno i zdecydowanie. Iwan podniósł Ewangelię i zaczął czytać piąty rozdział Ewangelii Mateusza: Kazanie na górze Jezusa Chrystusa. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a kiedy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: Szczęśliwi, ubodzy w duchu, Albowiem ich jest Królestwo Niebios, szczęśliwi, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni, szczęśliwi, cisi, albowiem oni posiądą ziemię, szczęśliwi, którzy łakną i pragną prawdy, albowiem oni będą nasyceni, szczęśliwi, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, szczęśliwi, czystego serca, albowiem oni zobaczą Boga. Szczęśliwi pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie za prawdę, bo ich jest królestwo Boże. Szczęśliwi jesteście, gdy Wam złorzeczyć i prześladować Was będą i kłamliwie mówić na Was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata Wasza obfita jest w Niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Mateusza 5, od 1 do 12. Przekład rosyjski. Aniścienka zatrzymał się i rozejrzał po słuchaczach. Różni ludzie, ale jakże podobnie przysłuchiwali się świętym słowom Ewangelii. Te słowa brzmiały w celi jak czarująca muzyka. Wszyscy całkowicie ucichli. Słychać było tylko ludzkie oddechy i powstrzymywany kaszel. Słuchali bluźniercy i ci, co lubili dobrze zjeść. słuchali wykształceni i ci, którzy po swojemu wyznawali jednego Boga. Ani ścienka chwilę milczał. Pierwszy odezwał się starszy celi. Słuchał uważnie i nawet wykonywał ręką potwierdzające gesty. Pochodził z zamożnej rodziny, ale kiedy został socjalistą, zostawił wszystko i poszedł między lud. Pracował w polu i głosił ideę równości i braterstwa. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowania za prawdę, jak echo powtórzył usłyszane słowa, to bardzo prawdziwe stwierdzenie. Mnie wsadzili do więzienia za miłość do prawdy i jest mi dobrze. Cieszę się, że nie stałem się łajdakiem, konsumpcjonistą i że znalazłem sobie siły, żeby zostawić to, co uznałem za niegodne człowieka. Ja też jestem tego zdania. Podniósłszy się powiedział bałakin, narodowiec, jak sam siebie nazywał, ale nie mogę się zgodzić z pierwszym punktem. Ubogi w duchu jest ubogi w duchu, a człowiek musi być duchowo bogaty. W duchowym życiu człowieka zawiera się cała jego istota, ale tylko w silnym. Nie rozumiem, przecież chrześcijaństwo to jest silne zjawisko, skąd więc to ubóstwo? A ja nie rozumiem szczęścia miłosiernych, żartobliwie zaczął nauczyciel Nieczajew. On także zaliczał się do rewolucjonistów i uważał, że wszyscy ludzie powinni pracować, a usunięcie wyzyskiwaczy siłą jest nieuniknionym, a nawet zrozumiałym procesem. No, a wszystko pozostałe, cóż, nie można nic zarzucić. A według mnie wszystko to jest dobre, bardzo dobre. Czytaj dalej! Jak ty się nazywasz? zapytał młody mężczyzna ze szramą na twarzy, którego wczoraj aniściemka zauważył wśród rozwiązłych i obżartuchów. Iwan z początku chciał odnieść się do uwag, ale czas mijał, a chciało się przeczytać coś więcej. A odpowiedzi na te pytania przyjdą same podczas dalszego czytania. I kontynuował: Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól straci swoją moc. To czym ją posolisz? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. I chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Te słowa Jezusa Chrystusa były tak wzniosłe, że Anisczanka musiał przerwać z przejęcia i zamilkł. Nauczyciel, geolog, który wczoraj opowiadał o budowie wszechświata, podniósł się, podszedł do Iwana i powiedział ciepło. Dobrze czytasz, ale już się zmęczyłeś. Daj książkę za siatce. to nauczyciel śpiewu. On dobrze i wyraźnie czyta i tak nie przeżywa. A ty będziesz nam wyjaśniał, jak to pięknie jest powiedziane, że Wy jesteście solą ziemi. A wiecie, dlaczego na Syberii przy 50-stopniowym mrozie nie zamarzają drzewa? Późną jesienią korzenie wchłaniają zwiększoną ilość soli i to je ratuje. Sól zapobiega zamarzaniu pnia. Ty, nauczyciel, poczekaj, opowiesz to w swoim czasie, a teraz czytamy świętą Ewangelię. Zatrzymał go Popow i dał znak zasiadce, żeby wziął książkę od Ewangelisty. Sól nadaje smak potrawom, chroni je od zepsucia, powiedział Iwan, przekazując Ewangelię nauczycielowi śpiewu, a sama w sobie jest bezwartościowa. Jej wartość jest w jej działaniu i zastosowaniu. A ja jak tym strażnikom nasoliłem, to będą długo pamiętać, powiedział triumfalnie chłop siedzący na pryczy. My sami nie powinniśmy solić, bo na pewno przesolimy, powiedział z lekkim uśmiechem niszczynka. My mamy być solą, a solić nami powinien Bóg. Dobrze mówisz, Ewangelisto, powiedział Popo po ojcowsku. Ciebie może każdy słuchać. I ten co wierzy w Boga, i ten co nie wierzy. A nam trzeba to mówić, bo bardzo ciemni jesteśmy, a w tej ciemności potrzeba światła. Nauczyciel śpiewu odkaszlnął, wziął Ewangelię i zaczął czytać. Słyszeliście, iż powiedziano przodką: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień gehenny. Ledwo słyszalnie przekręcił się w zamku klucz i do celi wszedł strażnik więzienny, a za nim stary pop. Pojawienie się w celi ewangelisty Aniścienki zaniepokoiło gubernatorskie duchowieństwo. Prawie wszyscy siedzący na brzegach prycz podskoczyli na nogi. Ale strażnik powiedział tylko Kontynuujcie, siadajcie wszyscy. Ale nauczyciel nie mógł dalej czytać. Nastąpiła niezręczna cisza. Niektórzy usiedli, ale większość stała. Wtedy odezwał się Nieczajew. Wiem, że więzienne przepisy zabraniają wchodzenia w dyskusję z administracją więzienną, ale oto mamy teraz taką sytuację i chcę o coś zapytać. U Żydów, jak zapisano w Pięcioksięgu Mojżesza i jak czytał mój ojciec, nauczyciel zakonu Bożego, i jak teraz odczytano słowa Chrystusa, jest tak, że jeśli zabiłeś, idziesz pod sąd i koniec. Wszystko jasne i oczywiste, spojrzał na Popę i na Aniściemkę. Wy jesteście uczniami Chrystusa, i do Was mówi to, co było przeczytane przed chwilą. Nie gniewaj się. Kto się gniewa, trafi pod sąd, a kto mówi o bracie, że jest głupi, będzie jeszcze surowie osądzony. Ja nikogo nie zabiłem, mówiłem tylko, że trzeba zabić tych, którzy sami zabijają. I na mnie się rozgniewano, aresztowano, bito mnie z wściekłością. A przecież oni nazywają się chrześcijanami, ci, którzy mnie zabrali, którzy bili i gniewali się. Jak to może być? Powiedz mi, Baciuszka!» Powiedz mi też ty, Ewangelisto. Chcę usłyszeć i zrozumieć, i we własnych oczach was usprawiedliwić. I nauczyciel spojrzał na popa, a później na Aniścienkę. Iwan nie spuścił oczu, ale na razie milczał, dając możliwość wypowiedzieć się Baciuszce jako starszemu i mającemu władzę. Pop miał na to odpowiedź, której nauczył się jeszcze w seminarium. Wystąpił krok naprzód przeżegnał się i nieśpiesznie, słabym głosem, zaczął mówić. To dobrze, że w celi czytacie Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a twoje pytanie jest właściwe, aby zrozumieć, że Pan ustanowił nowe rzeczy. On nakazał bycie miłosiernym, cichym i pokornym. Przypomina, że za zabójstwo jest sąd, jak to zapisano na kartach natchnionego przez Boga Pisma Świętego. I nie nakazuje, by się nie gniewać. Gniewając się nie grzeszcie. Nie gniewajcie się bez powodu, tak powiedział nasz zbawiciel. Zwróćcie szczególną uwagę na słowa bez powodu. Sam Chrystus także nie gniewał się bez powodu, ale wiemy, kiedy Pan gniewał się nie bez powodu. Przypomnijcie sobie, z jakim gniewem przeganiał ze świątyni handlarzy, dokąd mógł to cierpieć nasz miłościwy pan. I na was wszystkich, którzy trafiliście do więzienia według sprawiedliwego prawa, władze gniewają się nie bez powodu. Każdy z was wie za jakie przewinienie ściągnął na siebie gniew i od Bożego gniewu nigdzie nie uciekniemy. W swoim czasie będzie on sądził według swojej sprawiedliwości wszystkich i każdemu odda według jego uczynków. Wszyscy słuchacze milczeli, przygnębieni. Pop był stary i zmęczony. Zrobił znak krzyża nad więźniami, odwrócił się ciężko i wyszedł z celi. Strażnik wyszedł za nim i zamknął drzwi. Odpowiedź popa nikogo nie zadowoliła. Wszyscy byli oskarżeni, wszystkich czekał sąd, i prawie każdy trafi do więzienia lub na zesłanie. A przecież każdy pragnął przebaczenia i współczucia. Słyszeli, że jest nauka Chrystusa, że jest chrześcijaństwo. Serca wszystkich czuły, że tylko w Chrystusie jest zbawienie i rozwiązanie najbardziej zawiłych problemów. Ale jak to zastosować do siebie? I wszystkie oczy skierowały się na Iwana. Jak on odpowie na wciąż otwarte pytanie nauczyciela Nieczajewa? Ani ścienka był młody i wiele spraw dla niego samego było jeszcze tajemnicą, której rozwiązanie przychodzi z wiekiem i wzrostem poznania. Im wyżej człowiek wspina się na górę, tym bardziej rozszerza się jego horyzont widzenia, a im wyżej człowiek podnosi się we wzroście duchowym, tym pełniej jest w stanie pojąć wolę najwyższego. Boże mój, daj mi mądrość i objaw mi się w całej swojej pełni, modlił się Aniścienka. I przypomniała mu się myśl, która dzisiaj przeleciała mu przez głowę. Nauka Chrystusa jest kluczem, który otworzy wszystko, ale musi on być włożony w zamek do końca. Iwan stanął przy stole, a wszyscy usiedli. I kiedy zaczął mówić, w jego słowach można było poczuć moc. Sprawiedliwość, sprawiedliwy gniew, sprawiedliwa kara. To są wzniosłe słowa, które zasługują na szacunek i uznanie ich za prawdziwe. Takimi przynosi je dla świata Biblia i takimi są od założenia świata. Takimi są też u Boga. Do mnie należy pomsta, ja odpłacę, mówi Pan. I samo życie, w które Bóg włożył zakon, zrozumienie, słowo, Wykonuje bezsprzeczne dzieło zemsty i nagrody, rozliczenia się i zapłaty. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeśli włożę rękę w ogień, to na pewno się poparzę. Jeśli rozsądnie ominę ogień, to nic mi się nie stanie. Człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga. Ciało jest świątynią, w której żyje duchowy człowiek. Jeśli człowiek jest naprawdę sprawiedliwy, wypełnia wolę Ojca, który go stworzył, jest podobny do Boga. To jest syn Ojca w jego domu, syn Boga. Ale życie pokazuje, że człowiek bardzo często nie jest taki, jaki powinien być, zapominając o życiu duszy, oddaje się cielesnym porządliwościom i zapomina o sprawiedliwości i czci, czyniąc własną wolę. Męczy siebie samego i innych. Tam, gdzie powinna być sprawiedliwość, nie ma jej. Gdzie powinien być wzajemny szacunek, pojawia się przemoc. By to powstrzymać, człowiek wprowadza prawo zemsty i kary. Jest to spowodowane zatwardziałością w serca, zarówno osądzanych, jak i osądzających. Wszyscy w tej celi jesteśmy żałosnym rezultatem tego, że zatwardziali sercem próbują wyplenić zło siłą. I nauczyciel miał rację a Niszczenka wskazał oczami na słuchającego Nieczajewa kiedy z bólem pytał: Gdzie jest wyjście, gdzie jest właściwe rozwiązanie tego problemu? Jezus Chrystus, jego nauka, jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Jest odpowiedzią na to pytanie, które obejmuje absolutnie wszystkich ludzi bez żadnego wyjątku. Chrystus jest drzwiami, przez które człowiek wchodzi do Królestwa Prawdy, Królestwa Braterstwa, wiecznego Królestwa Niebieskiego. Poznanie tej nauki, jej znaczenia i zakresu jest kwestią czasu i pragnienia, które zostaje zaspokojone. Dzisiaj w tej godzinie Słowo Boga poddało nam jedną myśl o gniewie ludzkim, o naszym gniewie, który przysparza nam więcej cierpień niż nawet morderstwo. Kto z nas zabił i cierpi z tego powodu? Jedna osoba czy nawet jednej nie ma? A od gniewu? Cierpią wszyscy i to codziennie i to jak bardzo. A jak się nie gniewać, skoro my wszyscy jesteśmy tacy mądrzy, a obok idą głupcy, ludzie, którzy nie myślą i błądzą. Jezus Chrystus, mając najgłębsze poznanie życia i prawdy bezpośrednio od Boga, z mocą i miłością wyjaśnia nam przyczyny, które wywołują gniew. Tymi przyczynami są wywyższanie siebie i poniżanie innych. I wszystko to odbywa się w naszym myśleniu i rozumieniu siebie i innych. Szczęśliwi cisi szczęśliwi miłosierni to znaczy rozumiejący powody prowadzące człowieka do przestępstwa wszystko trzeba zrozumieć i przebaczyć iwan mówił a wszyscy słuchacze byli zdumieni prawdziwością jego słów które trafiały do samej duszy aniszčenka rozumiał że Chrystus pokonał jego samego i może pokonać serce każdego tylko trzeba właściwie rozumieć samemu i właściwie wytłumaczyć innym. Rozumiał, że jest wielu upartych, i nie chcą się z tym zgodzić, i odrzucają bez poznania. Nie wierzą ani nie chcą uwierzyć. Ale ta upartość trwa tylko do tej pory, aż człowiek na sobie doświadczy prawdziwości i mocy tej nauki, tego rozumienia życia. Było już późno, nastał wieczór. W korytarzu dudniły beczki z wrzątkiem, które roznoszono po celach. No, Wania, powiedział Popow, podnosząc się, dziękujemy Ci, dałeś nam dobry pokarm, chcemy, żebyś pobył z nami dłużej, będzie dużo pytań do Ciebie. Zaśpiewajmy wszyscy razem modlitwę, której uczył sam Jezus Chrystus, niespodziewanie dla siebie zaproponował Wania. Wszyscy wstali, podświadomie przyciągani odwiecznym magnesem ciepła, miłości i miłosierdzia. Pierwszy zaśpiewał nauczyciel śpiewu, po nim dołączył Aniścienka i jeszcze kilka głosów, a słowa o przebaczeniu, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, śpiewali już wszyscy. Do oczu Iwana napłynęły łzy. Zapłakał także nauczyciel śpiewu i wycierał twarz rękawem rubaszki. Kładąc się spać, Aniścienka modlił się ze szczególną radością. Jakże on kochał prawdę i lubił widzieć, jak przenika serca ludzi, którzy jeszcze jej nie znają. Jakież to było szczęście chodzić wśród cierpiących i nieść im światło. Kiedy zasypiał, jego twarz jaśniała jak twarz niemowlęcia. Szczęśliwi czystego serca, bo oni będą oglądać Boga.